Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Dzisiaj mam dla Was, myślę, krótki film, ale również bardzo istotny, z tego względu, że dotyczy rysika SPN. I teraz tak, przejdźmy sobie do ustawień, przechodzimy sobie do sterowania, mamy rysik SPN, ważna funkcja. Pierwsza to jest wyłączenie wykrywania rysika, to żeby po prostu nas nie informował o tym, że rysik został usunięty i tak dalej. Druga rzecz, i to ma oszczędzić też baterię, druga rzecz to jest strażnik rysika SPN. To jest bardzo fajna rzecz, bo w momencie, kiedy zaznaczymy sobie to, to oczywiście on to nam pokazuje, że liczba kroków może być różna w zależności od tego, jak będziemy nieśli urządzenie, ale jeżeli oddalimy urządzenie od rysika na pewną odległość i będziemy jakieś ruchy wykonywać telefonem, w sensie tak jakbyśmy szli, to oczywiście telefon nas poinformuje o tym, że nasz rysik został gdzieś tam po prostu. Odłóżmy sobie rysik gdzieś tam kawałek dalej, żeby po prostu jakby uzyskać tą odległość. Chwyćmy sobie telefon tak jakbyśmy szli. Spróbujmy sobie nim potrząsnąć troszkę. O, mamy. Wyjęto rysik SPN, włóż rysik SPN, zanim się oddalisz. Bardzo fajna funkcja. Pokazuje nam, że rysik jednak jest jakby integralną częścią telefonu i nie możemy o nim zapominać, więc musimy po prostu pamiętać o tym, żeby brać go ze sobą. I tak to wygląda. Myślę, że przydatne z tego względu, że to się może zdarzyć, że rysik gdzieś zostanie. Nie zawsze będziemy pamiętać, żeby go włożyć, szczególnie jak położymy go sobie odruchowo gdzieś tutaj i ktoś do nas zadzwoni i będziemy odchodzić z telefonem. Myślę, że to również wtedy będzie działało, więc zostaniemy o tym poinformowani. Wskaźnik, czyli to, co widzimy on tutaj cały czas nad ekranem. I możemy sobie to po prostu wyłączyć. Nie mamy tego wskaźnika. Włączamy, mamy. Ja mam nadzieję, że to widzicie. Mamy ten wskaźnik, nie mamy. Zostawmy sobie włączony, jednak to jest też ważne. I teraz tak, bezpośrednie wpisywanie rysikiem. To generalnie chodzi o to, że jeżeli mamy na przykład jakąś stronę internetową i chcemy sobie tutaj wpisywać, no to no co, będziemy tak wpisywać? Nie. Możemy sobie zaznaczyć tutaj funkcję i pojawia nam się taki właśnie rysik. W momencie, kiedy to sobie klikniemy, to nam się pojawia właśnie pole do wpisywania już bezpośrednio rysikiem. No i to jest właśnie to, co tutaj Wam pokazywałem. Czyli właśnie, no tu jest pokazana ta funkcja. Możemy sobie włączyć sugestię tekstu. Przewodnik gestów mamy jeszcze taki, na przykład edytuj. Możemy sobie strzałkę zrobić, żeby edytować. No i będzie nam dodawał po prostu kolejną literę. Usunąć słowo albo część przez po prostu cofnięcie się. Tak samo usunięcie w tą stronę, zamazanie, usuń jeden znak, możemy sobie po prostu taką, o, taką pętlą usunąć, zaraz to zobaczymy, wstaw, zróbmy sobie tak, tylko podczas wpisywania tekstu z formularza możesz używać tylko gestów w piśmie ręcznym, no i dobra, możemy sobie wstawiać jakieś literki i tak dalej, usuń spację, sprawdźmy jak to działa w takim razie, wypróbuj i mamy tutaj. Wpisujemy sobie www. Teraz, dobra, nie chcę. Aha, bo tutaj pewno nie będziemy mogli sobie tych wszystkich rzeczy porobić, które byśmy chcieli, bo będzie nas blokowało, ale weźmy sobie w tu w takim razie. Powiedzmy, że chcemy sobie tu wcisnąć coś. A nie. To może trzeba z naciśniętym. Nie. Nie do końca to tak działa. Wpiszmy sobie tu www i wpiszmy sobie. O, teraz nam się zrobiło miejsce, żebyśmy mogli sobie wpisać tutaj kolejny znak. Co tam mieliśmy? Możemy sobie skreślić. Chcemy skreślić to. O, skreślamy sobie to. Powiedzmy tu jeszcze dotąd. Co tam ciekawego jeszcze mieliśmy? Zobaczmy z tych jakichś dodatkowych przewodników gestu. Usuwanie w ten sposób, usuń jeden znak, taką pętlą musimy to zrobić. Zobaczmy, czy to nam się uda. Usuńmy sobie ten znak. No. No nie do końca chyba to działa. Teraz szóstkę z tego zrobił, no niby. Wpisujemy to wszystko dobrze tutaj, więc szczerze powiedziawszy nie wiem dlaczego. Mamy tak? Tak. Czyli
musimy sobie spróbować jeszcze raz na tej szóstce. Tak. Niby nam tego nie usuwa. No dobra, w każdym razie, jak widzicie, no może ten tekst jest też taki mały, więc z tym to też jest związane na pewno. W każdym razie, co tu jeszcze mamy, możemy wstawić w ten sposób, tak jak zrobiliśmy, usunąć spację. Spróbujmy jeszcze sobie na koniec. Zróbmy sobie spację, tu sobie zróbmy duże B. Duże B, ponacisnąłem przycisk. I możemy sobie, jak to się usuwało tą spację, to jednak chyba potrzebujemy większej wprawy, żeby to wszystko robić. Po prostu łączymy sobie jakby te litery. Spróbujmy. O, usunęliśmy spację. Więc część działa lepiej, gorzej. No oczywiście musimy pewno się do tego wszystkiego przyzwyczaić, więc w ten sposób to się prezentuje. Co my tu jeszcze mamy? Odłączenie rysika to już Wam też pokazywałem. Albo polecenie wskazywane, albo notatka z akcji, czyli generalnie, jeżeli włączymy sobie notatkę z akcji, włożymy rysik. Wyjmiemy go, od razu notatka z akcji nam wyskoczy. A jeżeli zrobimy sobie tutaj, to mamy polecenie wskazywane, czyli to co dotychczas. Jeszcze raz wyjmiemy, czyli to. I na końcu mamy dźwięki. No, tutaj nie mamy żadnego dużego popisu. I tyle. Właściwie niech zostanie sobie ten standardowy. No i tu są opcje dotyczące rysika. Nie ma tej szału, więc myślę, że musimy się tym zadowolić. W każdym razie, jeśli macie jakieś pytania, dajcie znać. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.